Autobusy są nieodłącznym elementem naszej codzienności. Ale czy wiesz, jakie wyzwania stoją przed kierowcą takiego pojazdu w ruchu miejskim? Co tak naprawdę widzi kierowca z miejsca za kierownicą? Podczas wjazdu autobusu na zatokę przystankową istotnym jest, aby osoby oczekujące na przystanku oczekiwały na autobus poza żółtą linią bezpieczeństwa. Kierowca w trakcie wymiany pasażerów na przystanku powinien obserwować uważnie w lusterkach strefy wokół drzwi, aby w trakcie ich zamykania nie doszło do przytrzaśnięcia. Pasażer powinien znaleźć się na przystanku kilka minut wcześniej przed planowanym odjazdem autobusu. Pozwoli to uniknąć sytuacji z dobieganiem i wsiadaniem do pojazdu w ostatniej chwili. Spóźniony i dobiegający pasażer, który widzi autobus z włączonym kierunkowskazem, którego kierowca jest w trakcie wykonywania manewru włączania się do ruchu, powinien zachować bezpieczną odległość od autobusu, czyli pozostać poza żółtą linią na chodniku. Tył autobusu wyjeżdżającego z zatoki zachodzi wtedy częściowo na chodnik. Kierowco, pamiętaj, że włączając się do ruchu z zatoki przystankowej, masz obowiązek zasygnalizować taki manewr kierunkowskazem. Pozostali uczestnicy ruchu drogowego, widząc odjeżdżający autobus z zatoki, powinni zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się w celu umożliwienia wyjazdu. Pamiętaj, gdy zauważysz autobus na drodze, bądź ostrożny. Widząc autobus zbliżający się do przejścia dla pieszych, nie wchodź i nie wjeżdżaj bezpośrednio na przejście. Pamiętajmy, że każdy uczestnik ruchu drogowego jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo. Dbajmy o siebie nawzajem, bo dla każdego jest miejsce na drodze.